Witajcie w dzisiejszym odcinku na spokojną, jakże relaksującą przejażdżkę po Szczecinie. Wybierzemy się Oplem Astra. Oto Opel Astra czwartej generacji, rocznik 2011, ale nie byle jaki, bo wersja GTC. Pod maską tego złowrogo wyglądającego Opelka mamy czterocylindrowy, uturbiony, benzynowy silnik 1.6. Seryjnie było tutaj 180 koni mechanicznych oraz 230 Nm. Jednak właściciel jednostkę sobie troszeczkę zmodyfikował. Obecnie generuje ona 217 koni mechanicznych oraz 339 Nm. Co dokładnie zostało tutaj zmienione, omawiam w relacji z próby autostradowej. Link daję wam u góry. Bo dziś tematem przewodnim nie jest wcale tuning czy też osiągi, a coś, co lubicie zdecydowanie bardziej. Eco-driving! Zobaczymy sobie, ile taka lekko podrasowana Astra z 1.6 turbo pod maską na pośrednim wtrysku, także można tutaj zamontować instalację gazową, jest w stanie spalić jak najmniej w cyklu miejskim. Oczywiście chyba nie muszę wam powtarzać, że będę starał się jechać spokojnie oraz przewidywalnie. Myślę, że test możemy zaczynać. No to odpalamy silnik. Samochód jest oczywiście rozgrzany, dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, aczkolwiek nie jest ciepło, także będziemy jechali z wyłączoną klimatyzacją. Samochód nie ma systemu start-stop. No dobra, kasujemy sobie wskazania komputera pokładowego, średnia prędkość, zużycie paliwa, no i możemy jechać. No to przelatujemy asteroidą przez Szczecin. Dzisiaj jest dzień pracujący, 11 stopni, godzina 11.30. Także ruch nie powinien być jakiś wzmożony i potężny. No zobaczymy, moje pomiary są takie, powiedzmy, orientacyjne. Zawsze komputer pokładowy troszeczkę przekłamuje, znaczy zawsze. Najczęściej. Ale myślę, że można sobie to sprawdzić, czy ten samochód pokaże nam 7 litrów na 100 km w cyklu miejskim, czy 12 litrów. O proszę, elektryczne City go pojechało. Ominiemy sobie autobusik, bo można. Oczywiście będziemy jechali, właściwie jadę spokojnie, przewidywalnie, jak najsłabiej się da, ale też jak najdokładniej się da, bo przecież nie chcemy się tutaj narażać policji. Tym bardziej dostać jakiegoś mandatu podczas próby ekodrivingowej. No jak na razie średnie zużycie paliwa 7,6 litra na 100 km. Lecimy dalej. No, co by wam tutaj poopowiadać? Właśnie wróciłem z próby autostradowej, tam jazda była troszeczkę inna, ale jadąc tak spokojnie po mieście, mimo że mamy tutaj niewielki silnik, no bo 1.6 pojemność, na szczęście jest turbinka, ten silnik możemy trzymać gdzieś tak od 1500 do 2500 obrotów, jeżdżąc po mieście, gdy jedziemy sobie tak normalnie, ekonomicznie. Niepotrzebne jest absolutnie kręcenie go wyżej podczas normalnej jazdy. Samochód nawet jak ma 1500 obrotów, absolutnie się tutaj nie dławi. Nie ma tutaj żadnych takich negatywnych symptomów, objawów, że coś jest nie tak. A tak? No kurczę, z zewnątrz ten wóz wygląda dosyć zaczepnie, dosyć zadziornie. Jednak gdy wejdziemy do środka, odpalimy, jedziemy sobie nim, jest to normalny, bardzo poprawny hatchback, bardzo wygodny nawet. Odczuwam tutaj wiele cech
takich, jakie ma przykładowo Volkswagen Golf. Golfów już kilka na kanale było. Układ kierowniczy jest precyzyjny, jest ok. Sprzęgło chodzi tutaj bardzo pewnie. Jest dosyć długi skok. Tak samo długi skok jest skrzyni biegów. Przykładowo, proszę bardzo, trójeczka, czwóreczka. Ale biegi wchodzą pewnie. Jest tutaj skrzynia M32, która słynie z tego, że czasami potrafi nam huczyć i trzeba wymieniać łożyska. Aczkolwiek w tym egzemplarzu już kiedyś jest to w ogóle Salon Polska. Obecnie samochód ma drugiego dopiero właściciela. Było to w ASO na akcji serwisowej robione, poprawiane i w ogóle tutaj nie ma żadnych problemów, jakichś takich złych doznań akustycznych, jakim jest huczenie. 7,5 litra na 100 km jak na razie. No i lecimy dalej, zobaczymy. To mijamy sobie ścisłe centrum Szczecina. Proszę bardzo, zajmujemy sobie tutaj prawy pas. Na lewym, no dobra, zmienimy sobie na lewy. Są wertepy, ale proszę bardzo, nic w naszym Oplu się nie odzywa. Jest cisza. Słyszałem, że podobno tutaj mogą grać plastiki, ale absolutnie nie w tym egzemplarzu. I o ile wiem, nic tutaj nie było grzebane, poprawiane. Wszystko jest w porządku. Nie wiem, jakimi Oplami jeżdżą osoby, które tak piszą, że tutaj wszystko się odzywa. Proszę bardzo, wertepy. Będę jechał wolno, 35 km na godzinę. No kurczę, jest tutaj obniżone zawieszenie o 3 cm, sprężynę Aibacha, samochód jest sztywny. Myślę, że optymalne felgi do takiej Astry z takimi sprężynami to właśnie 18, takie jak są tutaj. Myślę, że 19 i 20 można byłoby tutaj sobie oczywiście zamontować. Lepiej by auto wyglądało. Ale kurczę, byłaby to troszeczkę męczarnia według mnie. Troszeczkę by nas tutaj mogło wytrząść, tym bardziej, że auto no jest po prostu daily dla właściciela. Przed nami odcinek, który ekodriverzy przeklinają. Będzie pod górkę, jak na razie 7,8 litra na 100 km. Co i tak według mnie jest bardzo dobrym wynikiem, tym bardziej, że nie mamy tutaj systemu start-stop. Auto to benzyniak. No i kurczę, 217-konny benzyniak. Wcale ten samochód taki słabiaczek nie jest. Odpycha się zacnie. Jak widzicie, proszę bardzo, tu jest bardzo pod górkę. 1500 obrotów i normalnie bez problemu tutaj sobie przyspieszamy. Wiadomo, nie jest to jakiś taki zryw czy coś, ale nie takiego czegoś potrzebujemy, gdy jedziemy w normalnym ruchu miejskim. No, już 8,1 litra. W ogóle muszę wam powiedzieć, że chyba to jest drugi Opel, którego prowadzę w życiu. No to wyjeżdżamy powoli z centrum. Tutaj powinno być już troszeczkę luźniej, chociaż przed nami jedzie autobus, będzie się zatrzymywał na przystankach. Ale to nic, za to tutaj będzie z górki ograniczenie do 40. Tą trasę pamiętam już na pamięć. A jak wiadomo, nigdy nie jeździmy na pamięć. Jak na razie średnie spalanie 8,2 litra. W ogóle fajna jest ta kierownica, bardzo mi się ona podoba. Niestety, no przyznam się, że nie wiem, jaka tutaj jest kierownica seryjnie, ale tutaj jest wyraźnie wyprofilowana. Bicepsiki,
też fajnie wykonana, tak kurczę, jakieś tutaj takie jakby aluminiowe wstawki. Wszystko jest tutaj w tym samochodzie jak najbardziej w porządku. Nie czepiałbym się w takim Oplu Astrze jakości. Proszę, wyłączyłem sobie radio, jakie tutaj dumnie wyglądające logo Opla jest na środku. Już nie wiem, czy teraz zauważycie, bo jest pod słońce. No kurczę, myślałem, że ta Astra spali więcej. Nie mamy tutaj żadnych systemów wspomagania. Troszeczkę staram się tutaj żeglować silnikiem. Wprowadzam taki manualny tryb żeglowania, gdzie mogę hamuję silnikiem. No i zobaczymy, czy da to jakiś efekt. Nie patrzyłem też w osiągi, czy tam deklarację producenta, jaka tutaj jest deklaracja zużycia paliwa w cyklu miejskim. Ale jak na razie jest elegancko. Wjeżdżamy na most Brdowski. Za chwilę koniec naszego odcinka pomiarowego. Dosłownie za 200-300 metrów. No tutaj kurczę, próbuję zejść jeszcze jak najniżej, jeszcze coś tam ugrać. Już widzę, że wynik będzie bardzo fajny. No dobra, parkujemy. Ręczny. Gasimy. No i zobaczmy sobie, jakie są wskazania komputera pokładowego. No to średnie zużycie paliwa takiej Astry w cyklu miejskim, gdy jechaliśmy spokojnie i ekonomicznie, wyszło 7,8 litra na 100 km. Przy średniej prędkości 31 km na godzinę. No i jak widzieliście, taka Astra GTC z lekko liźniętym benzynowym 1.6 turbo pod maską poradziła sobie na próbie spalania bardzo ładnie. Niecałe 8 litrów na 100 km. No wprawdzie była troszeczkę wyższa prędkość średnia, ale kurczę, ciężko mi jest dostosować cały ruch pod siebie, by zawsze było te 25-26 km na godzinę. Jak na takiego dość dynamicznego hatchbacka, który ma pod maską czterocylindrową turbodoładowaną benzynkę, nie mamy tutaj systemu start-stop, auto też waży swoje, no bo 1400 kg. Wartości są jak najbardziej akceptowalne, tym bardziej, że mamy możliwość zamontowania tutaj instalacji gazowej. No dobra, to by było na tyle, jeszcze na końcu tabelka, a ja Was pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się!